Cześć, jestem Zuzia. Na YouTubie tworzę kanał Będzie Niełatwo o tematyce budowlanej. Dzisiaj chciałabym poruszyć temat, na co zwrócić uwagę przy wyborze projektu domu. Myślę, że wybór projektu domu to jedna z trudniejszych decyzji, bowiem szukając projektu powinniśmy zwrócić uwagę nie tylko na styl życia naszej rodziny, ale również na walory działki, wymagania warunków zabudowy oraz możliwości finansowe. Więc posiadając już działkę, bądź zastanawiając się nad kupnem działki, należy sprawdzić przede wszystkim, czy teren tej działki jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. No jeżeli tak, to niestety, ale wybór projektu domu ograniczają nam zapisy w nim umieszczone. W tym dokumencie znajdują się wytyczne dotyczące liczby kondygnacji budynku, jego wysokości, szerokości elewacji frontowej, nachylenie połaci dachu czy rodzaje, nawet jego pokrycia. W momencie, kiedy działka nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, inwestor musi sam wystąpić z wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy. I dopiero po otrzymaniu takiej decyzji o warunkach zabudowy można wyszukać projekt właśnie zgodny z tymi warunkami. I tutaj mamy również określenie całej zabudowy działki, długości elewacji, kąta nachylenia dachu. Także te wszystkie wytyczne, które mamy wpisane w te warunki zabudowy lub miejscowy plan zagospodarowania terenu, no to musimy wziąć pod uwagę przy wyborze projektu domu. Ważną tutaj kwestią jest również dopasowanie projektu domu do działki. Jeżeli mamy działkę mniejszą, wąską, no to wybierzemy jednak budynek mniejszy powierzchniowo, czyli budynek piętrowy, gdzie ta powierzchnia nam się troszeczkę mniej rozłoży i pójdzie nam wszystko w górę. Jeżeli mamy dużą działkę, no to jeżeli sobie postawimy taki dom piętrowy mniejszy, no to już to gdzieś może dziwnie wyglądać, dlatego warto na dużej działce postawić sobie bardziej rozległy projekt, na przykład projekt właśnie domu parterowego. Także kierując się wyborem projektu, trzeba zwrócić uwagę na to, jakiej powierzchni jest ta działka, jakiej szerokości, jakiej długości, jaki projekt jest szeroki, jaki dom jest frontowo szeroki. Także tutaj trzeba sobie ustawiać, próbować, czy nam się ten dom, dany projekt na tej działce zmieści, czy też będziemy mieli problem. Świetnym pomysłem będzie tutaj planowanie nawet na takiej zwykłej kartce. Rysujemy sobie, wypisujemy, ile pomieszczeń potrzebujemy, ile pokoi, czy wystarczą nam 3, czy 4, czy chcemy mieć biuro, jaką dużą kuchnię, jaki duży salon, gdzie spędzamy najwięcej miejsca. Pomyślmy, jak chcemy, żeby te pomieszczenia były rozmieszczone. Czy chcemy, żeby był garaż? Duży, mały? Czy obok garażu ma być pomieszczenie gospodarcze? Czy ma być kotłownia? Czy chcemy, jak będziemy wjeżdżać do garażu, przychodzić sobie z zakupami przez kotłownię, wchodzić od razu do kuchni? Czy chcemy, żeby ta kuchnia była bardziej oddzielona od salonu? Czy chcemy, żeby była właśnie otwarta na salon? Tutaj ważną kwestią jest również taki podział na strefę dzienną i nocną. Żebyśmy, jak wejdziemy do domu, żeby z jednej strony była na przykład strefa dzienna, salon z kuchnią, a trochę dalej odsunięta taka strefa nocna, sypialnie, reszta pokoi, biuro. Jeżeli mamy dom piętrowy, no to na dole jest strefa dzienna, u góry mamy strefę nocną, wszystkie pokoje. Czy właśnie jeżeli mamy dom piętrowy, to chcemy, żeby tylko był salon z kuchnią, czy też na przykład chcemy, żeby to biuro tu się znalazło, żebyśmy nie chodzili do góry, że pokoje na przykład dzieci gościnne są u góry, albo właśnie gościnny pokój na dole, żeby taka rodzinna strefa przeniosła się tylko do góry. Ile potrzebujemy łazienek? Czy do każdego pomieszczenia powinna być oddzielna łazienka? Czy wystarczy nam jedna, dwie na cały dom? Czy potrzebujemy garderoby? Jaką dużą tą garderobę? Naprawdę warto to sobie wszystko na kartce, po prostu zwykłej kartce rozpisywać, nanieść i wtedy będzie nam łatwiej zdecydować, ile metrów, ile pomieszczeń po prostu do nam wystarczającego, komfortowego funkcjonowania jest potrzebne. No i oczywiście bardzo istotną kwestią jest kwestia naszych finansów. Musimy mierzyć siły na zamiary, musimy zrobić sobie kosztorys, policzyć, ile mniej więcej to będzie kosztowało. Czy może czasami trzeba po prostu z czegoś zrezygnować? Może zrobić mniejszy garaż, może zrobić jeden pokój mniej, może zrobić mniejszy salon. Także oprócz tego, oprócz komfortu,
dla nas, dla naszej rodziny. No ważna jest też kwestia finansowa, czy wymarzymy sobie dom 250-300 metrów, ale nie po prostu nie udźwigniemy tego finansowo i lepiej zrobić mniejsze pomieszczenia, mniejszy dom, ale wiedzieć, że po prostu finansowo nam się wszystko uda i wszystko zepnie. Także pamiętajcie, pierwsza kwestia to jest kwestia warunków, co w ogóle można postawić na działce. Druga kwestia, co nam się na tej działce zmieści. Trzecia kwestia, ile metrów potrzebujemy, żeby było funkcjonalnie. I czwarta kwestia, ile mamy finansów, żeby ten dom postawić, wybudować i wykończyć.